Siemanko widzowie, nie wiem czy znacie taką legendę, żeby nie iść o 3 w nocy do samolotu. Tak jest, tam prawdopodobnie coś straszy. My dzisiaj z widzami będziemy chcieli to sprawdzić. Mam nadzieję, że to jest ściema, że coś takiego wcale nie istnieje, ale to się oczywiście okaże. Oglądajcie filmik do końca. A ja koniecznie muszę wam powiedzieć, że 26 sierpnia będziemy mogli się spotkać w Galerii Reduta w Warszawie. Tak jest, zapraszam was do tej Galerii Reduta. Na spotkanie ze mną będziemy mogli sobie zbić piątki, zrobić wspólne zdjęcie, dam wam też autograf i będziemy mogli też chwilę zamienić słowo. Dlatego zapraszam was 26 sierpnia do Galerii Reduta w Warszawie. Nie mogę się już tego doczekać. Zapytam widzów, czy znają już tą legendę. Znacie tą legendę o samolocie? Widzowie, tam naprawdę chyba coś straszy. Ja w sumie nigdy w nocy nie chodziłam do samolotu, ale słuchajcie, będziemy musieli koniecznie to sprawdzić. Coś ty o tym? Słyszałam coś o tym. Tutaj dziewczyna mówi, że nie, ale jaka w ogóle jest przerażona, widzowie. Chyba muszę ją uspokoić. Spokojnie, spokojnie, nie bój się. Widzowie, a może to sprawdzimy? Co wy na to? Tylko, że to jest troszeczkę niebezpieczny pomysł, ale na pewno musielibyśmy się jakoś do tego dobrze przygotować. Dobry pomysł. Ta mówi, no nie wiem, zobaczcie, ona jest bardzo ostrożna. Ta Malaga mówi, okej, ale nie wiem naprawdę co robić, bo słuchajcie, jedna jest... za tym, druga nie jest i takie, słuchajcie, zespół jest podzielony, więc no nie wiem, ale póki jest, słuchajcie, noc, to przydałoby się pójść do tego samolotu. Słyszałam, że zawsze o 3 w nocy pojawiają się jakieś potwory właśnie w samolocie i dziś jest ten dzień, kiedy one też będą tam w dzień. Przypada tylko jeden dzień w roku właśnie na obecność tych duchów od 3 w nocy przez cały dzień. I tak się składa, że to dzisiaj, widzowie, więc my musimy to sprawdzić. No nie mogę tego odpuścić, więc widzowie, musimy trzymać się razem. Tak jest, tak przypuszczam. Musimy się trzymać razem, będziemy wtedy bezpieczni. Tak, okej. Jasne, jasne, dobra. Ogólnie to się wszyscy ze mną zgadzają. No dobra, okej. Nie ma już takiej typowej nocki, widzowie, więc można powiedzieć, że troszeczkę będzie lepiej, bo wiecie, strach ma wielkie oczy, a tym bardziej właśnie w nocy, tak mi się wydaje. W nocy jest ciemno i tak średnio coś widać, więc wtedy sobie często po prostu coś wymyślamy, że coś widzimy. A teraz jest, słuchajcie, dzień, więc jest lepiej. Dobra, no to wydaje mi się, że chyba byśmy mogli sobie tutaj pójść, ale wydaje mi się też, że musielibyśmy jakoś się do tego przygotować. Zapytam się widzów, czy oni się boją, bo jakoś tak śmiało za mną idą, słuchajcie, i mi ufają, że masakra, no ja nie wiem, oni się boją, dobra, tutaj mówi, że może, okej, ta się też boi, ale słuchajcie, idą za mną, troszkę, tak i to bardzo może, bo to jest creepy, no dobra, sprawdzimy widzowie, czy to jest prawda, może to tylko legenda, a legendy to tylko opowieści dziwnej treści, widzowie. Może to tylko ściema i nic takiego w ogóle nie istnieje. Legendy zawsze mają ziarnko prawdy. Nie ma odwrotu, musimy to sprawdzić. Widzowie, teraz to one mnie nastraszyły. No ale dobra, wiecie co? To musimy się przygotować, tylko teraz jak? Musimy się przygotować. Tylko teraz tak, ja bym się ubrała w jakieś inne ciuchy, takie bardziej, wiecie, stonowane, żeby się nie rzucać w oczy. Chyba przebiorę tą spódniczkę, żeby się nie rzucać w oczy. Tak mi się wydaje. Więc teraz tak, musimy wziąć latarki, a tamta weźmie pistolet. O, ja mam pistolet, o, dokładnie, no dobra. Okej, słuchajcie, słuchajcie, więc teraz tak, dobra, to jest dobry pomysł. Weźmy backpack i teraz tak, weźmy coś stąd. Ja wezmę lekarstwa, w razie jak komuś coś się stanie i będzie źle, to słuchajcie, mamy leki w razie czego. Mamy pistolet, mam paralizator.
Co by tu jeszcze wziąć? O, lornetkę wezmę, dobra, wezmę latarkę, wezmę też to do wykrywania duchów, wezmę walkie-talkie, żeby z wami tu gadać, wezmę śpiwór, bo nie wiadomo co to będzie, widzowie, wezmę kamerę, żeby to wszystko nakamerować, żeby mieć w razie czego jakiś dowód tego, że tam albo coś jest, albo tego nie ma. No i też przydałoby się, widzowie, jakieś jedzenie. Jakieś jedzenie, więc wezmę banana i jabłko. Ale już tak dużo rzeczy nabrałam, że chyba tu będzie za dużo, widzowie. Okej, picie też się by wzięło, widzowie. No ale dobra, zobaczymy. Okej, jeszcze co ja bym wzięła? Chyba się przebiorę właśnie, tak jak mówiłam. I w coś czarnego na dół, chociaż o, może takie, widzowie, spodenki. Tylko ich na razie nie widać, więc widzowie, tu i spódniczka. Ściągamy spódniczkę. Dobra, jestem gotowa. Weźmy może jakiś prowiant. Tak, ja mam tylko banana. Więcej nie zmieszczę. Niestety, nabrałam tyle rzeczy, że nie da rady. Wzięłam tabletki. Mam pistolet i paralizator. I też mam lornetkę. Dobra. Latarkę, ale widzowie mają latarkę. To ja, widzowie, nie będę brała latarki. Śpiwór i kamerę. O kamerze im wspomnę. To może oni też wezmą, to ja będę mogła ją usunąć. Nie, mam latarkę, Bella. Mam Doritosy ze wczoraj. Dobra, może będą jeszcze dobre, ale zostaw, a nie sama wszystko jesz. Dobra, widzowie, to teraz tak. Lornetkę ja usunę. Okej, dobra, damy radę, widzowie. Chyba idziemy. Ja mam jedzenie. Dobra. To idziemy. Bo się trochę cykam. Dobra. Idziemy. Uwaga. Ja mam tabletki. Tak. Dobra. Idziemy. Dobra, dobra. Wszyscy się zgadzają. Okej. W takim razie, moim zdaniem, widzowie, powinniśmy się skradzać. Skradajmy się, widzowie. Powolutku. Uwaga. Idziemy. Skradamy się. Tak, to już nas nie ominie. Ta się boi, coś tańczy. Mam bronię. Dobrze, dobrze, widzowie, idziemy. Idziemy, skradamy się właśnie na to lotnisko. To jest bardzo ciekawe, czy to jest legenda, czy to jest, widzowie, prawda. Uwaga, podchodzimy. Ja teraz sprawdzę, czy są tu duchy. Uwaga. Sprawdzam. No tak jakby nie, ale zobaczcie, im jesteśmy bliżej, tym się trochę tu ściemnia. Nie słyszę, żeby był tutaj jakiś duch. Okej, dobra, uwaga. Muszę im powiedzieć coś przez właśnie walkie-talkie. Czy ktoś jest tyle? Halo, halo, halo baza, czy ktoś mnie słyszy? Dawajcie z nami do samolotu sprawdzić, czy te duchy albo jakieś inne potwory atakujące w samolocie, to prawda. Dobra, to teraz tak, 7. Dobra, myślę, że to już sobie usunę, bo jest mi to niepotrzebne. Teraz bierzemy 9 i lecimy z kamerą. Ona też ma światło. Widzowie, lecimy powoli. Okej, nie ma tu pracownika. Czy to coś oznacza? Nie ma tu pracownika. A jeśli został zaatakowany? Nie wiadomo, widzowie, ale może tak być. Tutaj czyjaś walizka leży. Może ten ktoś też został zaatakowany. Nie wiadomo. O nie, to na pewno i w sumie nie wiem. Dobra, idziemy. Idziemy, widzowie. Czy loty? Loty są niby wszystkie na czas. Co jest grane? To chyba ta broń. Co jest grane? Nie, nie strzelaj! Boję się. Jak mnie wystraszyła. Może ona myślała, że... A nie, to te duchy chyba aktywowały to. O, ja cię kręcę, widzowie. Chowam kamerę, idziemy. Widzowie, lecimy. Zbliżamy się. Uwaga. O nie, jednak prawda. Widzowie mówią, że ta legenda to jest prawda. Ale to się, widzowie, okaże. Ja biorę broń, widzowie. Idziemy powoli. I skradajmy się może jeszcze. Uwaga, idę. Uwaga. Patrzcie, mam nadzieję, że tu... Ale ciemno jest. Okej. Ej, chyba jest wszystko w porządku, co? Co to jest za kościotrup? Oh my god, widzicie tego kościotrupa? Patrzcie, co to jest. To kościotrup.
Co jest grane? Jakiś człowiek tu umarł. Jakiś człowiek tu był. Ej, to może właśnie jego walizka. Tak, to może jego walizka, widzowie, tutaj była. On zginął. Co to jest? A, boję się, oni krzyczą. A, nie! Nie! Co to jest? Co to jest? Patrzcie! Patrzcie! Patrzcie tu! Patrzcie tu! Nie! Nie! Dwa potwory! Tu łazienki! Tu łazienki, widzowie! Ucieczka! Jestem tutaj! Tajemnicze przejście! Tutaj! Nie! Oni strzelają, widzowie! Ja ściągam ogon, żeby oni mnie nie zobaczyli! Co się dzieje? Co jest tak głośno? Widzowie, o nie! Mam nadzieję, że widzowie teraz tam nie poginą, słuchajcie, ale ja się tragicznie boję, ale muszę chyba im pomóc, co? Biorę broń i idę też! Ej, te potwory, to prawda! Gdzie one są? Aaaa! Pomocy! Nie! Szybko tu, widzowie! Szybko! Uciekajcie tutaj! Szybko! Nie! Tu w las! Siekierą! Nie! Do łazienki! Tutaj chyba jesteśmy... Nie! Bezpiecznie! Nie, tylko nie tu! Nie, widzowie, nie idźcie o trzeciej nad ranem, słuchajcie, o trzeciej w nocy do samolotu. Mayday, halo, mayday, ratunku, emergency, widzowie, ratunku, halo, baza, czy można lądować? Nie, potwory, nie, tylko nie to, tutaj do kitchen, czy można się schować do kitchen? Patrzcie, mamy chowanie w kitchen. Można się schować tutaj w tym dymie. Nie, potwór! No potwór mnie znowu zobaczył. O nie, widzowie. Widzowie, jesteśmy uwięzieni, bo my ciągle lecimy. Nie możemy tak po prostu sobie wyjść. Oh my god. Jak to zrobić? Poczekajcie, gdzie oni są? Widzowie, czy oni zniknęli? Zobaczcie, jakaś cisza taka się zrobiła. I spokojnie słychać samolot, że możemy lecieć dalej. Chyba zniknęli, chyba tak, lecz pewna nie jestem. No dobra, okej, trochę kamień serca, widzowie, ale to było naprawdę creepy. To było straszne. Było ich dwóch? Tak mi się wydaje, widzowie, że ja więcej nie widziałam. Chyba dwóch było. Tak mi się wydaje, widzowie. O, jestem ciekawa, czy można szybko sobie tutaj, słuchajcie, właśnie już lądować. Przydałoby się tutaj, widzowie, lądować, ale coś nie działa ten samolot! Czemu nie mogę kierować? Nie mogę kierować! Widzowie, co się dzieje? Co się dzieje? Czy ktoś tutaj coś kombinował? Halo! Pomocy! Chyba musimy... wyskakiwać spadochronem samolotu. Tak, widzowie, musimy uciekać niestety stąd, bo samolot coś jest zepsuty, oni coś tutaj kombinowali przy sterach i niestety nie można sobie normalnie tutaj właśnie wylądować, więc widzowie, musimy uciekać po kolei, widzowie, do wyjścia. Tak jest, uciekajcie, widzowie, ja będę ostatnia, dlatego, że ja muszę się tutaj upewnić, że nikogo nie ma. Nie! Jedna fanka leży! Nie! Uciekajcie, dziewczyny! Uciekajcie! Wstawajcie! Wstawajcie, dziewczyny! Muszę was wziąć na plecy i wyrzucić sama z samolotu! 12 seconds later. I co? Gdzie są twoje przyjaciółeczki? Zostawiły cię na pastwę losu! Nie! Ej, uciekajcie! Ratuj się, kto może! Czy ktoś jeszcze tutaj jest z moich znajomych? Czy jest jeszcze ktoś tutaj z mojej ekipy? O nie! Padł! Czy ktoś tu jest? Uciekaj, póki możesz! Ja muszę się tutaj utwierdzić, słuchajcie, że nie ma nikogo! Dobra, tutaj nikogo nie ma? O nie! Co jest grane? Dlaczego mam wypić? Wstrzykuję truciznę. Dobra, mamy ją. Źle się czuję. Nie mogę uciec już z tego samolotu. O nie. Chyba zostanę tu na zawsze. O nie. Co się ze mną stało? O nie. Gdzie ja jestem? Co się ze mną dzieje? Jestem w opuszczonym szpitalu. Dlaczego on ma siekierę? Już mamy ją.